STS. Wspieramy polski sport. Kamil, Kuba powiedział, że tak rano wstał. Nie wiedział, czemu, ale nie czuł się najlepiej. Jak ty się czułeś od samego rana? Ja się czułem dobrze, skoncentrowany, zmotywowany do dalszej pracy, do dalszych skoków. Także tak. Jak te kolejne skoki dzisiaj tutaj na Bergizel? Pozytywne. Dwa treningowe były solidne. W kwalifikacjach było trochę gorzej, ale poza tym dzień na plus. Żyjemy. Jutro kolejny dzień, kolejne wyzwania. Kwalifikacjach czułeś, że ten wiaterek rzeczywiście trochę... No chyba były z tyłu dość mocno, wydaje się, że było. Może nie było jakoś wybitnie dobrze, ale z drugiej strony ja też wiem, że mogłem skoczyć lepiej. I na tym się skupiam, na tym, co ja mogę zrobić. Zeskok przygotowany nader dobrze jak na Bergizel, ale tutaj ponoć trener was uczulał, że uważajcie przy bandzie, bo tam już jeden nie dał rady, kolega. Znaczy... Nie, przeciwstok jest ok, tylko jest końcówka przeciwstoku jest ścięta mocno i tak jak zawsze było łagodniej, można było sobie spokojnie wyhamować, tak teraz jest, tak się wyskakuje tam, tak, wyrzuca trochę, no. Trochę jak na żużlu, na zapięcie. Ten twój kwalifikacyjny skok na telebimie, jak zatrzymano, to wyglądało tak, jakbyś się z pięt odbił, on był rzeczywiście mocno spóźniony? Nie był mocno spóźniony, tak jak mówię, no był trochę gorszy technicznie, trochę więcej takiego napięcia się pojawiło, ale... Bo nie był tragiczny. Gdybym był tragiczny, no to bym tam pewnie ze 100 metrów skoczył. Ten dzień wolny przydał się, tak odpoczął i zresetował się? Tak, potrzebowałem odpoczynku, potrzebowałem trochę wyciszenia i złapania takiej świeżości. Czyli to nie jest tak, że jakiś rytm zostaje zaburzony i znowu trzeba się... Nie, bo na treningu byłem, ja musiałem od was odpocząć trochę. Taka żadna sytuacja, bo w drugiej parze już będziesz skakał na samym początku konkursu. Dobrze, że nie w pierwszej. Nie chciałbyś pierwszej? Na pierwszej jest zawsze gorzej. Chyba nie też kiedy konkurs otwierałeś, chyba w 2004. Nie, z śmiechem żartem. Nieważne, no w każdym razie mam jutro trzy skoki, które będę chciał zrobić jak najlepiej. Kamila, to może być jutro ważne, że będziesz jechał na początku, bo jutro zapowiadają jakieś opady śniegu, może akurat to będzie gdzieś... Nie ma znaczenia, no tutaj organizatorzy na pewno będą się starali, żeby każdy miał podobne warunki. Temu ja się skupię na sobie, na skokach, na robocie,